Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, przysłuchuję się tej debacie i powiem, że napawa mnie smutkiem, że dyskutujemy za pomocą ideologii, a nie za pomocą języka prawa. Jesteśmy w parlamencie i oczekiwałbym tutaj dyskusji rzeczowej. Pytań jest wiele i te pytania już w 1930 roku zadawał Tadeusz Boy-Żeleński, gdy pisał książkę Piekło kobiet. 82 lata później nadal mamy do czynienia z piekłem kobiet. Nadal w Polsce poniżane są kobiety i to jest raport. Piekło kobiet trwa, pokazujący sytuację dzisiaj w Polsce kobiet, które nie mogą korzystać ze swoich praw. Dlatego chciałbym zapytać, co sprawia, że nie potrafimy w tej debacie rozmawiać językiem, jakim powinniśmy rozmawiać. Nawiązać ze sobą dialogu, który jest konieczny, żeby rozwiązać to piekło kobiet, żeby w końcu położyć kres tej głupiej dyskusji, która niczego nie wnosi. Ubolewam, że polski rząd do dzisiaj nie może powiedzieć, nie może określić, ile dokonywanych jest aborcji w podziemiu aborcyjnym. Ile kobiet musi wyjeżdżać za granicę, żeby korzystać z prawa do aborcji. Ile jest lekcji edukacji seksualnej? Dlaczego nie mamy nadal edukacji seksualnej? Dlaczego rekomendacje Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw reprodukcyjnych do dzisiaj do polskiego systemu prawa nie zostały wdrożone? To są pytania bez odpowiedzi. Jeżeli nie odpowiemy sobie na te pytania i na całą listę pytań, to piekło kobiet nie będzie trwało 82 lata, tak jak trwało od 1932 roku, w którym napisał o tym Boy-Żeleński, ale będzie trwało jeszcze przez wieki. Szukajmy dialogu i porozumienia w tej sprawie.